Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Tutaj jakiś myśliwy złapał się w sidła. Pułapkę na niedźwiedzie się złapał. No właśnie, trzeba szybko zatamować ten fotok. Okej. Testki. Dam mu łyski. Amunicja ekspres. I chyba to wszystko. Ale zyskujemy honor przy tym. Pewnie można go obrobić, ale mi się wydaje to teraz niestosowne. Upolowałem samicę Wapiti, ale oczywiście nie mam odpowiedniego karabinu. To niestety skórka zepsuta. Także tak naprawdę wcale mi ta skóra nie jest potrzebna. Mogę ją wyrzucić, bo dużo za nią nie dostanę. A bardziej mi się przyda na przykład napaść na kogoś. Ale to później. O wiele, wiele, wiele. Okej, okay, tutaj mamy most, Bacchus Bridge, a tutaj jeszcze mamy Tyka Matthewsa z dłużników i Lily Millet. No i jeszcze tutaj mamy Alberta Masona, ale na razie się tam nie wybieram. I na pewno na razie nie biorę tej misji z Downsem. Później zobaczycie dlaczego. No, jak się zdąży uwolnić, to go nie przejedzie pociąg. Ale teraz nie mam czasu na to, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby się tym zajmować. Jedziemy odzyskać kolejny dług. A
a na pewno chcę akurat jeszcze w kolejnym odcinku wybrać się na polowanie z Jose. Ale to później. W tym odcinku wybiorę się zbierać długi. Kolejni dłużnicy. Oczywiście zwykłego Jupitera teraz nie mam, bo po co mi? W tej chwili mi niepotrzebny zwykły Jupiter. Po prostu zostawiłem go. Gdzie? Oczywiście w schowku na broń w obozie. Chociaż można też w dowolnym hotelu. Jedziemy w takim razie do tego Matthewsa. Później pojedziemy tutaj do tej Millet. A potem myślę, żeby, no cóż, wrócić do obozu. A wtedy zacznę kolejny odcinek, gdzie pojadę na polowanie z Jose Matthewsem. Ale od razu wam mówię, wtedy bierzcie na to polowanie Obrzyna. Obrzyn, Jupiter, ewentualnie łuk. Ale musi być Obrzyn, bo rewolwer, no będzie ciężko. Ale dosyć tych spoilerów. Czas śmignąć, odebrać dług. Jeden i drugi dług oczywiście. Czyli już jesteśmy tutaj na miejscu. Już prawie na miejscu. O, co to za pies? Labrador Retriever. A tu chyba już byłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, co ono mnie tak szczeka? I nic nie reaguje. No dobra, lecimy w takim razie szukać tego Matthewsa. Okej. Mam nadzieję, że go nie zgubię, bo właśnie... No widzicie? Trzeba będzie teraz od początku. Kurwa! Albo raczej od checkpointu. No nie mam w tej chwili konia, no. Trzeba dziada związać. Złapać, związać, a najlepiej przeciągnąć jeszcze.
chyba to jest to skryptowane, ale nie jestem pewny. Czyli ten dzieciak, to ten małolat, to jest Matthews. Szybciej! Niech to sobie przejedzie. Szmaciarz. O proszę, mapa skarbów. Nie, nie zamierzam go rozwiązywać. Nicho, ho! Jeszcze mi ucieknie. Sro. I zabierze jeszcze ten skarb. No jest! W dziupli był. Okej. Dług czeka. Okej. Tak, porwałem Matthewsa. Ale... A właśnie. Tutaj się UFO pojawia. O 2 w nocy. Jak będzie miał szczęście, to go nic nie zje. Niepokojąca muzyka. Tajemnicze kazanie. Stary rum piracki. Silny tonik. Ślugi. Rozbijmy obóz do północy.
O, w końcu mam też namiot. Mimo wszystko do północy się prześpię, bo o drugiej w nocy tam właśnie na Heartland Overflow pokazuje się UFO. Okej, zwijam obóz, bo trzeba tam na Heartland Overflow się wrócić. A właściwie tutaj. Bo jesteśmy na Heartland Overflow, ale musimy się do tamtej chatki wrócić. I z tego co pamiętam, to właśnie o drugiej powinno się tu pojawić UFO nad tą chatką. A już o północy jest. No. Mamy statek kosmiczny. Jak to, kurde, u Rockstarów. UFOki są. I poszli. Szkoda, że nie mam teraz tutaj, że nie mam jeszcze wędki. Bo tu jest całkiem fajne łowisko mniejszych ryb oczywiście. A tymczasem wybiorę się na Rancho Emerald. I odbiorę dług od tamtej kobiety. Tu mamy jeszcze stację Emerald oczywiście, na której możemy między innymi właśnie, można chyba tutaj zagrać, też akurat odebrać różne przesyłki. Ale na razie tej Emily. Emily, nie, Lily Millet.
Nie chcę go zabijać. Ale dobry knockout mu się kurwa należał. Łuk Lily odebrany. No właśnie, nic. O cholera. O kurwa, już po ptakach. Nie chcę ich zabijać. Kurwa, ja go udusiłem. Przypał. Oh, fuck. Przy okazji, tutaj mamy stajennego. Ale nie będę go okradał. O nie. Bo z nim nie wolno zadzierać. Z nim trzeba się układać. Mordeczki, tak. To jest paser. Paser, który... Oczywiście. Z którym będziemy handlować. Także. Ja w tej chwili wracam do obozu. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, gdy będę jechał. Oczywiście na polowanie. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo.